zarąbista mgła tutaj się zrobiła z rana nad Wisłą. Pewnie nie widać na tej kamerce, ale to nic. Witam bardzo serdecznie. Internet Computer. Co takiego ma Internet Computer, co może mu pomóc w walce z Web 2? Czy ma taką tajną broń? No ostatnio zaczynam się na nowo tutaj wgryzać w różne tajniki Internet Computera. O języku Motoko to już było, przy okazji gdzieś tam był poruszany ten temat, zwykle jako towarzyszący. Jest to język programowania, który tutaj Definity stworzyło stricte na potrzeby swojej platformy. On gdzieś tam zaczerpuje mocno z WebAssembly. Twórca WebAssembly zresztą jest częścią zespołu Definity. No więc można się spodziewać, że nad tym językiem programowania troszeczkę popracowali. No i dzisiaj właśnie o tym. Język programowania Motoko dla Definity będzie stwarzał pewne możliwości, których być może nie znamy z Web 2, a które będą specyficzne dla Web 3. A z drugiej strony też będzie, myślę, że robił pewne rzeczy, które inne platformy Web 3 będą miały problem, żeby zaimplementować właśnie poprzez to, że powiedzmy te języki programowania są trochę inne. No ja to wszystko sobie zebrałem gdzieś tam w jakimś zbiorczym takim wpisie na Discover, no bo jak wiecie, na Discover próbuję dobić do tych 500 punktów, wtedy założymy portal polski, chociaż tam już te artykuły są, więc zachęcam do linku pod tym filmem, a ja to dzisiaj omówię. Natomiast jak będzie się grało to intro, które zaraz, no to wy możecie kliknąć sobie w ten artykuł, tu mi pomożecie go tam skomentować, zupvoltować i to po prostu będzie pomagało w rośnięciu tych punktów potrzebnych do tego portala. Im więcej upvoltów w komentarzach i bezpośrednio w artykule, tym lepiej. No a streszczenie tego, o czym tam napisałem, o czym Motoko i gdzie te wyróżniki dla Motoko względem innych rzeczy, o tym dzisiaj. Zapraszam. Będę starał się budować mosty między technologią trudno zrozumiałą, a między naszymi umysłami, żeby to lepiej przyswoić. Na tym kanale znajdziecie bebechy, znajdziecie te nudne rzeczy związane właśnie z tym, jak to wszystko działa od zaplecza, jak zostaje to wykorzystane również do zbudowania rozwiązań na tej bazie. No i o tym jest kanał Dziennej Dawki Dyskomfortu, między innymi poza tym, że jest o bieganiu i paru innych jeszcze rzeczach. Natomiast na pewno nie jest to kanał z poradami inwestycyjnymi, bo tutaj nie ma tematów inwestycyjnych, to czy warto token kupić, czy warto go sprzedać, kiedy to the moon i tak dalej. To są rzeczy, którymi gdzieś tam ja się mogę interesować też oczywiście, ale no nie czuję się na tyle tutaj ekspertem, żeby o tym nadawać. Nie chcę na sobie mieć też takiego obciążenia, że będzie podejmować decyzje inwestycyjne na bazie tego, że ktoś tam coś powiedział, i wydaje mi się, że w ogóle w tych tematach to najlepiej słuchać własnego zdrowego rozsądku. Warto się dobrze zastanowić, czy wasze ciężko wydane pieniądze na pewno są warte czasami mniej lub bardziej mało przemyślanych inwestycji. No więc to nie jest kanał inwestycyjny, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie zajmuję się tym, nie znam się na tym na tyle dobrze, żeby o tym tutaj gadać. Natomiast no na pewno wydaje mi się, że warto się technologią zainteresować, warto się zainteresować tym, jak to wszystko działa. To, że tu jesteście, słuchacie, znaczy, że trafiliście jeszcze moim zdaniem dosyć wcześnie na tą branżę. Branża się rozwija, będzie miała swoje upadki, wzloty, masa projektów oczywiście nie przetrwa, część przetrwa, wyłonią się nowe, ale budujemy tutaj z tego wszystkiego, z tych klocuszków, nowy świat, być może finansów,
zdecentralizowanych być może nawet, nowy świat technologii, być może bardziej zdecentralizowane Web3 od tego samego z Web2. Dużo zależy od nas, dużo zależy od budujących, no i od trochę od szczęścia może. Więc warto się tym wszystkim interesować, inwestować w siebie, w zdobywanie wiedzy, doświadczenia drobnymi kroczkami. To Wam zaowocuje, zaprocentuje, to Wam mogę obiecać w ten czy w inny sposób. Procent składany w nas samych, on się ujawnia, w pewnym momencie się ujawnia. No tego nam wszystkim życzę. Jeżeli natomiast inwestujecie to jakieś środki, no to na własną odpowiedzialność, Wasze sukcesy. To są Wasze zasługi, Wasze porażki, to jest Wasza odpowiedzialność. Mam nadzieję, że to jest jasne. Oczywiście życzę Wam jak najlepiej, ale pamiętajcie, żeby nie inwestować więcej, możecie stracić, bo można stracić łatwo, lekko i dużo. Natomiast jeżeli na przykład no na tą naukę coś trzeba, prawda, no to podejście na start, które zwykle polecam, wywali z jadłospisu rzeczy, które nas trują. Jakieś frytasy, jakieś Coca-Cola, jakieś inne chrupki, jakieś rzeczy, które są przetworzone i które po prostu nas trują, jakąś chemię, być może jakieś leki, które przyjmujecie całkowicie zbędnie. Lekarze nas też potrafią nafaszerować niepotrzebnie masą piguł, to przecież też wszystko kosztuje. No nieważne, to zobaczcie, może jakieś nałogi, jakiś alkohol, papierosy, takie rzeczy, których być może nadużywacie i da się na tym przyoszczędzić 50-100 zł miesięcznie, może więcej. No i jeżeli nawet stracicie tak zaoszczędzone pieniądze, z tych po prostu niezdrowych nawyków, no to zyskacie na zdrowiu. Netto myślę, że będzie to pozytywne. No ale przede wszystkim nauka. Jeżeli na naukę potrzeba jakichś środków, no to zobaczcie, czy można poszukać czegoś, co Wam szkodzi i na tym przeoszczędzić. Dobra, żeby nie przedłużać z tymi wstępami, to jedziemy tematem motoko. No bardzo fajne się tutaj zjawisko zrobiło. No ale to chyba tylko na żywo. Zachęcam, żeby z rana sobie zobaczyć, jak u Was w okolicy wygląda też na żywo z rana. No ale do Motoko. Do Motoko Internet Computera. Generalnie Motoko będzie językiem, który umożliwia, że budujemy rozwiązania na Internet komputerze. To będzie z tych przyszłościowo myślących języków opartych na WebAssembly, kompilujący się do WebAssembly, język, który przynosi no, wiele takich paradygmatów znanych ze współczesnych języków programowania z Web 2, a jednocześnie jest dostosowany do Web 3, to znaczy on będzie w wielu aspektach fajnym językiem, żeby tworzyć coś na Web 3, ale też niekoniecznie programista musi znać te wszystkie tajniki blockchaina, utrzymywanie stanu blockchaina, co tam zrobić, żeby zapisać, odwołać się do danych, więc które wcześniej gdzieś tam musiał zapisać i teraz nie musi myśleć o wysokościach bloków, o takich różnych rzeczach, które są bardzo, bardzo specyficzne dla branży, no bo tutaj twórcy Motoko postarali się, żeby to jakoś nazwijmy sobie ukryć przed tym programistą, próbując z tego zrobić język po prostu przychylny dla Web3, wykorzystując benefity z tego, co mamy w WebAssembly. No więc poza takimi rzeczami, znowu, jeżeli wolicie czytać, no to zapraszam na tego Discovera, link pod filmem. Zresztą tak czy owak, jeszcze raz przypomnę, jeżeli mogę poprosić, zapraszam tego Discovera, tam po prostu coś zupvotujcie, skomentujcie, zupvotujcie wszystkie komentarze i to powinno pomóc. To taka mała prośba, a tam zresztą przypomnę, że poprzedni wpis był o klonowaniu, był o klonowaniu tożsamości cyfrowej, o wykorzystaniu w tym wszystkim również YubiKey i o tym, jak można sobie na Waszym sprzęcie domowym, jeżeli nie macie na przykład czytników jakichś tam twarzy, też łatwo się dostać do tożsamości cyfrowej, też tożsamości internetowej na internet komputerze. Więc jest jeszcze jeden artykuł, oba zresztą podlinkuję w takim razie tutaj, jeżeli nie zapomnę, ale powinienem nie zapomnieć. No więc będzie Motoko dawał tutaj programistom, znowu jak są jacyś programiści, którzy się tym pobawią, dajcie znać, jak Wy to widzicie, łatwość dostępu do tego, co tutaj nam daje Web3. No i w szczególności jakby samo oprogramowanie, tworzenie kodu
tutaj będzie gdzieś tam wymuszone przez kompilatory, które sprawią, że my nie będziemy popełniać jakichś błędów. Będą elastyczne typy danych, które są, no, jeżeli chociażby chodzi o zapis liczb, w zasadzie, że nieograniczone, o definiowanie typów, dosyć szeroki zakres, więc typy dane Motoko też nam przynosi tutaj bogate, no ale to są takie rzeczy, które powiedzmy dla tych, którzy programują w Web2, nie będą jakoś specjalnie odkrywcze. Dla niektórych, którzy się skupiali na Web3, może się okazać, że pewnych rzeczy wcześniej nie widzieliście, ale w szczególności do czego zmierzam, pewnym specyficznym typem danych będzie aktor. No i on tutaj będzie takim ważnym typem danych, który to sprawi, że no chociażby nasze kanistry będą aktorami. Ten aktor będzie miał specyficzne metody komunikacji się ze światem zewnętrznym. Też metody oparte o futures, jak to, przepowiednie, co pozwoli, że taki kanister będzie mógł się komunikować ze światem innych kanistrów, które być może nie dają tej odpowiedzi, albo ze światem zewnętrznym, który, no nazwijmy go sobie Ethereum albo inne blockchainy, od których nie wiemy, kiedy się odpowiedzi możemy spodziewać. Więc definicja aktora i pewne rzeczy uzupełniające, które zaraz tutaj omówię, sprawiają, że można się w tym, że świecie kanistrów, czyli smart kontraktów, programów, poruszać no, dosyć płynnie i można go skomunikować zarówno z innymi kanistrami dosyć łatwo, jak i z zewnętrznym światem Web2 oraz z zewnętrznym światem również Web3 dosyć łatwo, nawet z tym, który tak bardzo nie chce gadać, nie wiemy, jak go spytaliśmy, czy nam kiedyś odpowie. Nagrałem jakiś taki odcinek o właśnie tym, dlaczego tutaj ta komunikacja, którą między innymi Internet Computer buduje z Bitcoinem w sposób ciekawy, dostając się do stanu sieci Bitcoin, ale też buduje z Ethereum, dostając się do stanu sieci Ethereum, do smart kontraktów po stronie Ethereum, to jest, przypomina trochę tak, jakbyśmy grali w tenisa, ale tak naprawdę gramy z automatem, który strzela do nas piłeczkami i działa tak, powiedzmy, bez patrzenia na to, czy myśmy ją odebrali. Z jednej strony mamy mechanizm synchroniczny, z drugiej strony mamy mechanizm asynchroniczny, czyli my próbujemy grać z zawodnikiem, który nie jest zawodnikiem, tylko jest automatem i strzela losowo, nie patrząc na to, czy odebraliśmy. No i powiedzmy, że dzisiaj troszeczkę też o to zahaczamy, że sposób implementacji aktorów i dodanie im pewnej funkcjonalności komunikacji również asynchronicznej sprawia, że ci nasi aktorzy, czyli ci te nasze między innymi smart kontrakty, czyli kanistry, będą mogły gadać w zasadzie ze wszystkim, nawet z tymi, którzy aż tak gadatliwi nie są i nie wiadomo, czego się po nich spodziewać. No ja tu czekałem, aż ktoś do mnie dołączy na grilla, ale nikt nie przyszedł, mimo iż złożył obietnicę. No i właśnie, jeżeli my taką sytuację mielibyśmy w tradycyjnych systemach Web2, no to mogłoby to doprowadzić do tego, że wszystko by zawisło albo kosztowałoby nas bardzo dużo gazu. Tutaj w Internet Computerze Motoko wprowadza właśnie, oni to chyba tłumaczą, znaczy to się nazywa futures, ale to nie są kontrakty terminowe. Ja to sobie tutaj roboczo przetłumaczyłem jako takie obietnice. Nie wiem, czy to jest najlepsze tłumaczenie, ale ogólnie obietnice materializują się jako wartości typu async, asynchronicznego. No i to będzie generalnie coś takiego, że jeżeli sobie właśnie połączymy tego naszego kanistra z takim asynkiem, no to ten nasz kanister, czyli aktor, może czekać na rezultaty z jakiegoś
innego kanistra albo z jakiegoś innego źródła danych. No i jakby on nie zawiśnie, to sobie gdzieś tam będzie taki proces oczekiwał. Możemy w międzyczasie wykonywać inne rzeczy, a gdy pewnego pięknego razu nam tutaj spłynie ta obiecana informacja, no to zrobimy taką czy inną akcję. No więc te nasze, powiedzmy, futures, te nasze obietnice, to jest też coś takiego, co tutaj wprowadza Motoko, no, które pozwala właśnie między innymi komunikować się też z tymi obiektami, które są troszeczkę trudne, trudniejsze do skomunikowania, mają jakby trochę inny tryb komunikowania się. No jest to również jedna właśnie z takich cech, którą tutaj Motoko wprowadza. Wydaje mi się, że dla niektórych może być to dosyć duże jakby nie ułatwienie, może nawet takie odkrycie, że tego typu rzeczy da się dosyć prosto zaimplementować w Web 3. No bo tak jak znowu, dla programistów Web 2 pewnie część z tych rzeczy będzie dużo bardziej oczywista. Jeżeli powiemy sobie jeszcze o pewnych powrotach do przyszłości, trwałość ortogonalna, znowu nie wiem, czy to niektórych tych rzeczy informatycznych pewnie nie ma sensu tłumaczyć, orthogonal persistence. O co chodzi? Generalnie znowu jest to coś, taki powrót do przeszłości tutaj troszeczkę, który wprowadza Internet Computer. Byśmy w ogóle nie musieli myśleć o pamięci, byśmy w ogóle nie musieli myśleć o nośniku. Byśmy nie musieli myśleć o plikach, o składowaniu danych, o tym, żeby gdzieś przechować informacje, potem się do nich dostać, o przepełnianiu się pamięci i tak dalej. Coś, czemu ja nazywam Back to the Future? No bo jak sobie wrócimy do tych bardzo, bardzo wczesnych naszych systemów, gdzieś tam, nie wiem, czy programowaliście w jakiś Pascalach, w jakichś Basicach, no tam część tych konceptów się ujawniała, że tak naprawdę póki nie przepełniliśmy pamięci, no to wszystko mieliśmy gdzieś tam w pamięci, po prostu program był całościowo jednym programem i nie zapisywaliśmy sobie troszeczkę tu, troszeczkę tam, tu w chmurze, tu w pliku, tu nie pobieraliśmy z innego systemu, to wszystko było proste, no bo te systemy wtedy były proste, z czasem systemy zaczęły się komplikować, zaczęły być dużo bardziej pamięciożerne, wymagające dużo większej integracji i tak dalej, no i to się wszystko skomplikowało, wiadomo, im więcej połączeń, tym więcej miejsc, gdzie coś może wysiąść. No i w szczególności dla twórców, dla deweloperów, myślenie o tym łączeniu się z tymi danymi, o zapisywaniu, odczytywaniu w pewnym momencie może być uciążliwe. No tutaj znowu Motoko wykorzystuje specyfikę WebAssembly i umożliwia nam, że no my, ja już to mówiłem chyba w pierwszym czy w drugim w ogóle filmie dawno temu o Internet Computerze, my nie mamy żadnego nośnika danych, nie mamy żadnego pliku, nie mamy żadnych baz danych, po prostu wszystko, co tworzymy, kod, dane, obrazy, wszystko jest natywnie składane w pamięci Internet Computera. No i póki tej pamięci nie przepełnimy, no to mamy jakby wszystkie nasze dane do dyspozycji, nie musimy, że tak powiem, zaciągać coś z jakiegoś pliku, z jakiejś bazy danych, bo tam sobie na chwilę odłożyliśmy. Wszystko mamy, co zostało do pamięci włożone, to tam na nas czeka i możemy to w zasadzie wkładać do tej pamięci no, w nieskończoność. No tutaj jedynym ograniczeniem jest samo WebAssembly, które na tą chwilę pozwala nam, by taki blok miał nie więcej niż 4 GB. No więc to samo ograniczenie będzie przełożone na kanister. Natomiast programista sobie poradzi z tym w ten sposób, że po prostu będzie tworzył więcej kanistrów, takich 4-gigabajtowych, którymi będzie tymi danymi napełniał. W przyszłości zapewne WebAssembly, a zatem i Motoko, to ograniczenie 4-gigabajtowe zniesie albo podniesie, więc będzie to jeszcze łatwiejsze. No ale na tą chwilę mówimy właśnie o tym,
o tej trwałości ortogonalnej, tak to sobie nazwijmy, jako o możliwości no, pisania przez twórcę bezpośrednio w internet, w komputerze, zapisywania wszystkiego bezpośrednio w takiej jednej wielkiej pamięci internet komputera, która będzie się poszerzać, jeżeli potrzebujemy więcej. No bo tutaj przypomnę, że ta infrastruktura internet komputera, ja tu zresztą może będę do tego wracał, ona elastycznie się będzie dostosowywać, jeżeli chodzi o CPU, o memory, do tego, jakie jest zapotrzebowanie na zasoby. Po prostu internet komputer tak będzie zarządzał siecią, by dorzucić więcej węzłów, więcej capacity odpowiedniej maści, by sprostać temu, jakie są zapotrzebowania. No więc my teraz, tworząc sobie jakieś rozwiązanie Web3, w którym będziemy chcieli przechowywać jakieś informacje, pliki właśnie, możemy zacząć nawet przestać myśleć o tych plikach, jakieś obrazy, jakieś filmy, jakieś rzeczy multimedialne, to wszystko będzie sobie na tych kartach pamięci web komputera się odkładać i tam zawsze będzie, póki my nie zdecydujemy, że chcemy to stamtąd wymazać. Nie musimy sięgać do żadnych zewnętrznych integracji z bazami, z plikami, z chmurami, by się do tego dostać. I całą tą nieskończoną pamięć dostarcza nam właśnie internet komputer w formie przerastającej ilości kanistrów, które, a za tym idące przerastającej ilości węzłów, które będą nam zapewniać tą pojemność. No więc trochę tutaj jest próba pomyślenia o tym, że tak jak kiedyś mieliśmy ten jakiś prosty komputer i prosty język programowania, jakieś basiki, jakieś paskale, gdzie po prostu wszystko się tworzyło w jednej pamięci i po prostu musieliśmy zarządzać sobie tą pamięcią, bo ona się nie przepełniła, ją sobie opróżniać, oczyszczać w ten czy w inny sposób. No to tak tutaj internet komputer próbuje wrócić do tego konceptu, tyle że on był dotychczas nieprzekładalny, no bo oczywiście moce, zasoby były ograniczone, no ale jeżeli połączymy to z elastycznością infrastruktury, która będzie się dostosowywać do tego, co twórcy chcą, a z drugiej strony z mocą języka WebAssembly Motoko, który umożliwi nam łatwą implementację takich rzeczy, no to być może my możemy znowu wrócić do przechowywania wszystkiego nie na jednym małym Atari czy Commodore, ale w jednym wielkim internet komputerze, który jest taką zbiorową, jakby zbiorowym capacity, takim zbiorowym wielkim pojemnikiem, jeżeli chodzi o procesory i pamięć. No więc trwałość ortogonalna, jeszcze tego w połączeniu z automatycznym zarządzaniem pamięcią, czyli internet komputer, to jest garbage collection, zbieranie śmieci po nas będzie robił, więc on będzie też pomagał nam w tym, żeby po nas troszeczkę posprzątać i żeby zwalniać tą pamięć, której już nie potrzebujemy, a tylko żeby w niej było to, co faktycznie jest tam potrzebne na trwałe. Sprawia, że z punktu widzenia programisty to powinno być przyjemne, przyjemniejsze doświadczenie, bo myślimy tylko o programowaniu na tym jednym wielkim zbiorczym internet komputerze. No i znowu, tutaj jeżeli są jakieś osoby, które może coś programowały w oparciu o Motoko, macie jakieś doświadczenia albo w szczególności spróbujecie coś robić w tym temacie, no to dajcie znać. No ale taki wątek mi tutaj też się właśnie przypomniał, że wiele z tych rzeczy pewnie zahacza o tematy, które gdzieś tam już w filmach może mniej lub bardziej pobieżnie omawiałem. Właśnie typu kanistry, typu NNS, typu internetowa tożsamość, to już było. Typu to, w jaki sposób cała architektura internet komputera jest zbudowana, czym to jest, że tak powiem, jakim tokenem jest namaszczone, tak, to tym też pewnie będzie. To nagrywałem dotychczas o tym. Z czasem odkrywam też, że jednak pisanie, albo w szczególności rysowanie mi pomaga. Jak widzieliście, próbuję coś tam sobie porysować, jeżeli chodzi o jakiś cykl życia transakcji w Bitcoinie, albo coś tam dla Scale'a, jak działa Scale, jakieś inne rzeczy sobie
czasami troszeczkę porysuję, jakieś ptaki. No i może też w kontekście tego, że mamy tego Discovera, będę starał się do pewnych tematów wrócić, tyle że je po prostu opiszę, obrysuję na tym Discoverze i jakby spróbuję przewałkować być może jeszcze pewne tematy z internet komputera, tak bardziej właśnie od bebechów, od platformy, od protokołu, od tego jak to wszystko działa, czym są te węzły, czym są te kanistry, czym są te subnety, te podsieci, specjalizacja tego wszystkiego i jak to wszystko sprawia, że jakby stworzy całościowo ten nasz komputer. No bo teraz do pewnych rzeczy się odwołuję, tutaj mówiąc właśnie o Motoko, o tym jak Motoko wykorzystuje pewne rzeczy właśnie związane z samej tej infrastruktury internet komputera. Mówię o kanistrach, o automatycznym rozszerzaniu się infrastruktury pod potrzeby. No więc to są rzeczy, które były omawiane w wideo, ale pewnie będę do nich wracał, również opisując to na Discover, okraszając jakąś grafiką. Więc nie martwcie się, nawet jeżeli część rzeczy, które dzisiaj mówię, jest niezrozumiała, postaram się, żeby je dalej też jeszcze klarować w sposób słowny, pisemny i rysunkowy. Taki przynajmniej miałbym plan, zobaczymy, czy mi starczy na to zapału i czasu. No tutaj w szczególności też przy sieciach blockchain spotkalibyśmy się często z takimi rzeczami, że no musimy obserwować blok, wysokość bloku. Musimy gdzieś tam mieć, używać specyficzne komendy do aktualizacji stanu sieci. Musimy się posługiwać jakimiś rzeczami właśnie związanymi z zapisem danych specyficznych dla danych blockchainów, wirtualnych maszyn. No tu wspomniałem, że nie ma plików, nie ma baz danych, nie ma potrzeby w ogóle też myślenia o tej całej komplikacji blockchainowej, że tak powiem. O tym, że jest jakiś blok, o tym, że są jakieś nagłówki, o tym, że tam się jakoś trzeba dostać, zaktualizować ten stan sieci. O tym wszystkim za nas pomyśli Motoko, dając nam możliwość komunikacji się z internet komputerem, w szczególności z pamięcią, z aktualnym stanem danych, stanem sieci, w sposób dla nas niejako dużo ułatwiony, transferent nie jest dobrym słowem, w sposób po prostu tłumaczący ten blockchainowy świat na pewne proste komendy znane z tradycyjnego świata dla programistów, również w kontekście komunikacji i zapisu danych, więc no wydaje mi się, że to może się podobać, znaczy wydaje mi się, że tutaj mamy ciągle do pokonania kilka barier w ogóle w świecie Web3. Jeden to jest user experience. Oczywiście, że jak użytkownik wchodzi i się natknie na jakieś skomplikowane wallety, na to, że musi mieć jakieś tokeny, by płacić gaz, coś tam kliknąć, składowanie kluczy i te wszystkie rzeczy, które niekoniecznie są dla zwykłego użytkownika proste, a gdy już je nawet wydaje mu się, że zrozumie, to potem się okazuje, że przekazuje komuś prywatny klucz albo seed, bo ktoś go prosi o klucze i on nie wie, że robi coś niewłaściwego. No więc jest granica taka user experience, jest granica z tym, że jak użytkownik wchodzi, no to już jakby albo na tym progu się potknął, albo jak już wszedł, to się tak zmęczył, że już nigdy więcej. I tu jest szereg problemów, które sieci muszą adresować. No i stąd omawiałem wcześniej tą internetową tożsamość, która wydaje mi się, że też idzie troszeczkę w stronę ułatwiania pewnych rzeczy, jak my możemy się zalogować do tych sieci, automatycznie może nam się stworzyć cały klucz prywatny, publiczny, łącznie z naszym ID. I tych rzeczy też jest więcej w internet komputerze, ale to podaję jako przykład, powiedzmy, czegoś, co próbuje zaadresować temat user experience, ale ten odcinek w zasadzie mówi o czymś jeszcze innym, no bo poza tym, że mamy w tych naszych noworodzących się blockchainach i w tym szeroko pojętym świecie
Web3 problemy z user experience, to co gorsza chyba mamy problemy z tak zwanym developer experience, czyli dla programistów, dla deweloperów. To są dzisiaj zwierzęta, że tak powiem, które są bardzo poszukiwane, tak? Programista dzisiaj to nie musi chodzić za pracą. Programista ma pracę w brud. I tutaj mi się przypomina na kryptowersie, zresztą pozdrawiam wszystkich, z którymi gadaliśmy na kryptowersie, a w zasadzie gadaliśmy, jak moje wystąpienie się skończyło o 16, to chyba do 22 non-stop na różne tematy, od wideomappingu poprzez słuchanie kosmosu, po tematy energetyczne i jak blockchain w tym może pomóc, przez oczywiście bieganie, przez różne rzeczy związane z developmentem, trochę o scale, o internet komputerze, o bitcoinach różnych, o BSV, o zwykłych bitcoinach, no i na różnych innych tematach sobie pogadaliśmy. No ale też jednym z tematów, który tutaj ktoś mi przypomniał, zresztą pozdrawiam serdecznie, był temat pracy w branży blockchain, więc powiedziałem, że do tego wrócę, taki odcinek rozkminiający zrobię o tym, jak tutaj można coś w blockchainie, czy o szeroko pojętej krypto zacząć robić, nawet dla osób technicznych czy nietechnicznych. Natomiast no mówię w tej chwili o tym, że ogólnie, jeżeli ktoś tam myśli o tym, czym by się tu zająć i jeszcze ma tą elastyczność zmiany ścieżki kariery, która w zasadzie zawsze chyba istnieje, no to ta branża programistyczna wydaje mi się, że ciągle jest mega obiecująca, a w szczególności jeżeli jakby połączycie to z Web3, z takim czy innym właśnie platformą w obszarze krypto, no to tutaj jest masa pracy i to wydaje mi się, że dobrze płatnej też pracy. No więc jakby do czego zmierzam? Programiści to są zwierzęta bardzo poszukiwane dzisiaj. I nieważne, czy Bitcoina, czy Ethereum, czy internet komputera, czy po prostu zwykłego jakby programisty ze świata Web2, jakieś Java, Pythony i tak dalej. Do pracy jest bardzo dużo i ta praca lata za programistami i to programiści o tym oczywiście wiedzą, a dla osób, które być może nie są programistami, to taka informacja. Więc programista to nie jest ktoś, kto będzie jakoś specjalnie się rzucał na coś, co mu rzuca kłody pod nogi, tak? No to więc jeżeli taki programista nawet w pewnym momencie się zachęcił, no dobra, to zobaczmy, co to Web3 nam przynosi. Ja tu dzisiaj byłem sobie programistą jakimś zwykłym Web2, tak to ogólnie nazwijmy, niezależnie od technologii, od platformy. Zobaczmy, co ten blockchain potrafi. Więc ten programista sobie zaczyna coś tam robić w takim czy w innym języku, bierze się za Solidity albo za inne zwierzę i patrzy, że to wszystko jest jeszcze takie trudne, przecież to tam się jakby całego toolingu nie ma, pewnie rzeczy się nie da zrobić, które się dało u niego zrobić w jego świecie, no więc on się zniechęca. Developer experience ciągle dla tutaj szeroko pojętej branży krypto jest no słabe, tak? No ono, i ono jest pewnie równie słabe albo i słabsze jak ten user experience. Ciągle programistom brakuje narzędzi i pewnych rzeczy, które już byłyby, powiedzmy, przemyślane i zrobione przez kogoś jako pewnego rodzaju gotowce. To oczywiście się zmienia, rozwija i jest dużo lepiej niż było 4 czy 5 lat temu. Jak podobnie zresztą z tymi rzeczami związanymi z user experience, ale ciągle jeszcze nad tym pracujemy. No więc jeżeli teraz my mamy język Motoko, który już pewne rzeczy przemyślał i który pewne rzeczy ułatwia, no to być może to adresuje w jakimś tam sensie tą naszą bolączkę developer experience, łatwości, dostępności pewnych narzędzi, pewnych rozwiązań dla programistów. W szczególności zacząłem ten wywód tutaj od tego, że programista posługujący się Motoko nie musi myśleć o tym blockchainie jakoś tam strasznie, o tych stanach sieci, o blokach, ich wysokościach, bo ma to wszystko schowane gdzieś tam w tym języku. No więc mam nadzieję, że to będzie jakoś tam dla twórców, dla deweloperów przydatne. I jeszcze pewnie można byłoby tu o wielu rzeczach mówić. Ja w tym filmie nie chcę go dalej przedłużać,
też wydaje mi się, że po prostu staram się jakoś tam zachęcić do tego, by wejść głębiej samemu. Motoko jest open source, kod jest otwarty, można sobie zobaczyć, cały internet komputer jest open source już od dłuższego czasu, można sobie wszystko pooglądać, pobawić się, jak ja to nazywam, do czego zachęcam. No ale jeszcze jedną rzecz, którą też opisałem krótko na Discoverze, Candid, no to jest swoistego rodzaju taki IDL, czyli Interface Definition Language, w ramach szeroko pojętego internet komputera, czyli język definicji interfejsów między różnymi elementami w ramach internet komputera, tak by one mogły się ze sobą komunikować. No i tutaj to też sprawia właśnie, że my dzięki Candidowi, dzięki pewnym uniwersalnemu językowi, definiujemy, w jaki sposób kanister ma się skontaktować z innym kanistrem, w jaki sposób będą gadać różne klocki tutaj. Przypomnę, że kanistry, czy w ogóle development w tej chwili możemy robić nie tylko w Motoko, możemy robić w Raście, w WebAssembly i we wszystkim, co się kompiluje do WebAssembly, tych języków, w oparciu o które będzie można programować na internet komputerze, będzie całkiem sporo za chwilę. No i teraz tutaj Candid przychodzi też między innymi z odpowiedzią, żebyśmy my mogli skomunikować te kanistry. Nieważne, że jeden będzie w Raście stworzony, a drugi będzie stworzony w Motoko. One ciągle się ze sobą będą mogły komunikować właśnie dzięki IDL, Interface Definition Language. No więc szereg takich niuansików, mniejszych, większych ułatwień, które mam nadzieję, że dla osób technicznych zostaną jakby... Osoby techniczne może w ten sposób docenią to. Dla osób nietechnicznych, jeżeli tego słuchacie w ogóle i wytrwaliście do tej pory, no to wydaje mi się, że Motoko może być czymś takim, co dla internet komputera będzie jakby na krótko patrzycie na to, no to okej, okay, no to tam jakieś Motoko, jakieś tutaj języki, jakieś takie, po co mi o tym wszystkim opowiada. Ale żeby przyszliście tu, żeby zobaczyć, czy to wszystko ma jakiś sens, no to akurat Motoko jako część układanki, jako budulec przyszłych aplikacji, czy może jako narzędzie do budowania przyszłych aplikacji, może być czymś, co w dłuższej perspektywie ułatwi adopcję internet komputerowi. Jeżeli będzie faktycznie przyciągać deweloperów, oni zobaczą, że to jest fajny, lżejszy język, wiele rzeczy ułatwia, no to może się zacząć bardziej masowy napływ deweloperów, no nie tylko do internet komputera, ale i do branży, więc może jest to jeden z tych ułatwiaczy, który coś tam zmienia do branży, czas to oceni. Wydaje mi się, że na pewno jest to jakaś próba zrobienia rzeczy trochę inaczej. Jak wiecie, ja tutaj też lubię szukać takich projektów, które próbują popatrzeć na to wszystko z trochę innej strony. Czy mi się uda? Zobaczymy. To w zasadzie tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na Discover. Zapraszam do tego, byście tam upvotowali jeden i drugi wpis, który uczyniłem. To pomoże, bym szybciej otworzył ten portalik i będziemy mieć jedno miejsce, gdzie to wszystko jakoś zbiorczo ustrukturyzuję. No i tyle. Aha, no tam można followować oczywiście, tam można inne rzeczy robić. Też takie, które znacie z tradycyjnych mediów społecznościowych, o ile Discover, nie wiem, co taki jest bardziej Reddit, co to jest bardziej jakieś miejsce do blogowania. No sami sobie ocencie, co tam Andrzej popełni. Na dziś to tyle, pozdrawiam, linki postaram się dać w opisie, biegnę polatać, muszę się zastanowić. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.